Jeżeli chodzi o biologiczne bazy danych, warto pamiętać o adresach internetowych najważniejszych z nich. W zasadzie wystarczy tylko kilka z nich pamiętać, ponieważ w nich znajdują się odnośniki do praktycznie wszystkich pozostałych. Jedną z podstawowych jest tak zwana baza szwajcarska ExPazy. To jest serwer biologii molekularnej, niezwykle przydatny, bardzo przyjazny dla użytkownika, nawet nieobeznanego z dziedziną, bardzo prosty w poruszaniu się po nim. Także z reguły zawsze zaleca się rozpoczęcie pracy i poznawania tej dziedziny właśnie od tego serwera. Na tym serwerze już znajduje się także baza danych sekwencji białkowych, która w tej chwili jest uznawana za najbardziej kompletną na świecie. Zawiera wszystkie praktycznie poznane sekwencje białkowe z pełniejszym opisem oraz odnośnikami do struktur, o ile te struktury przestrzenne są poznane. Bardzo interesującym i bardzo ważnym serwerem jest tak zwany serwer NCBI, Centrum Informacji Biotechnologicznej, który znajduje się w Stanach Zjednoczonych. W zasadzie te serwery nie są przypisane danemu krajowi, one są jakby międzynarodowe, to nie ma tutaj znaczenia, w którym miejscu on się konkretnie znajduje. One są zresztą, serwery te, ze sobą powiązane, tworząc jakby ogromną super sieć na całym świecie, komunikując się ze sobą, i jeżeli na danym serwerze nie ma jakiejś informacji, a one się komunikują ze sobą, to zawsze są w stanie pobrać tą informację z innego serwera, w którym ta informacja jest zdeponowana, dzięki czemu zawsze wiedza jest kompletna, niezależnie od tego, z którym serwerem się połączymy. Podobnym odpowiednikiem serwera amerykańskiego NCBI jest serwer EBI, który jest w Europie, konkretnie jest w Wielkiej Brytanii osadzony, i on w zasadzie ma funkcję bardzo podobną, a więc odnośniki do baz danych oraz do bardzo bogatego zasobu narzędzi bioinformatycznych. Zawarte są tam również wirtualne wykłady i kursy dla tych, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w tej dziedzinie. Nie sposób nie wspomnieć o serwerze genomowym. Tutaj chciałbym podać tylko przykład jednego, ponieważ jest ich bardzo dużo. Jest to serwer o nazwie Genome.net, osadzony w Japonii. Japonia tutaj pod tym względem jest jedną z potęg badań nad genomem ludzkim i nie tylko ludzkim, ogólnie nad genomami. Jest to akurat serwis dla badaczy zajmujących się nie tyle białkami, co informacją genetyczną bezpośrednio. Szwajcarskim odpowiednikiem NCBI i EBI jest serwer bioinformatyczny IMB.net. Jest to w zasadzie jakby uzupełnienie tamtych dwóch, też w bezpośrednim kontakcie z innymi. On raczej nie zawiera żadnych baz danych, natomiast jest bardzo bogatym źródłem dla narzędzi bioinformatycznych. Koniecznie trzeba wspomnieć o bazie danych struktur białkowych, która jest potężnym narzędziem, potężną bazą i jest ogromnie wykorzystywana przy modelowaniu molekularnym. No, wiadomo dlaczego. Jest to praktycznie jedyna i największa, naprawdę bardzo poważna baza struktur białkowych. Wszystkich poznanych do tej pory struktur białkowych. W tej chwili ich jest nieco ponad 20 tysięcy, a więc jakby się wydawało wcale nie tak dużo. Niemniej jednak informacja zawarta w tej bazie dotyczy nie tylko samej struktury przestrzennej tychże białek, ale zawiera również bardzo wiele informacji towarzyszących tymże strukturom, także jest to naprawdę bardzo kompletna baza. Wszystkie te adresy, wszystkie te serwery i bazy danych są darmowe, jeżeli chodzi o dostęp, a więc każdy ze własnego domowego komputera, podłączając się chociażby przez modem, jest w stanie korzystać w pełni z każdego z tych serwisów. Warto wspomnieć o
specjalistycznych bazach danych genomowych, jaką jest na przykład japońska baza danych DBTSS. Jej mirror, jej odpowiednik, jej duplikat znajduje się na serwerze w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dla wygody tutejszych użytkowników lokalnych, polskich i Europy Centralnej. Jest on też bardzo przyjazny w obsłudze, oczywiście darmowy. A co zawiera? Zawiera kompletną informację na temat miejsc startowych transkrypcji w genomie ludzkim i w genomie myszy. To na dzień dzisiejszy tak wygląda ta sytuacja. Oczywiście ta baza danych się rozszerza i wkrótce przybędzie tych genomów więcej kompletnych. Oczywiście już w tej chwili są tam informacje na temat genomów innych gatunków, ale nie wspominam o nich, dlatego że one nie są kompletne jeszcze. Kompletne są na razie te dwa genomy. Jeżeli chodzi o adresy ośrodków zajmujących się genomem człowieka, jest ich niesłychanie dużo i praktycznie nie ma znaczenia, z którym adresem się połączymy, ponieważ one są ze sobą powiązane. Jest zawsze łącze z jednego do pozostałych, także tutaj przedstawiona jest tabela z szeregiem takich właśnie ośrodków, tylko w celu pokazania, jak wiele ich jest. To są wszystko tak zwane ośrodki z górnej półki, ten główniejsze, bo jest ich znacznie więcej. Jak widać, ta tabela musiała być rozłożona aż na trzy części. Są bardzo ciekawe i zalecane adresy dla osób, które się interesują tym problemem, problemem badania genomu ludzkiego. Ciekawym adresem jest adres NCBI, o którym wspomniałem, w którym jednym z najistotniejszych narzędzi jest narzędzie BLAST. Jest to narzędzie bioinformatyczne, które towarzyszy białkowym i genomowym bazom danych, w których zdeponowane są sekwencje. Służy on do porównywania tych sekwencji i wyszukiwania podobieństw między nimi. To jest bardzo ważna rzecz, to jest jeden z podstawowych narzędzi i w zasadzie od tego też rozpoczyna się wszelka teoretyczna analiza danych sekwencji białkowych lub genomowych, jeżeli ktoś rozpoczyna jakąś pracę teoretyczną w dziedzinie bioinformatyki nad tymi biomolekułami. Warto skorzystać również ze strony, która już nie jest w oryginalnym miejscu zdeponowana, ale w bardzo wielu innych miejscach, na innych serwerach świata cały czas się znajduje. Nie jest to najnowsza strona, nie jest to materiał najnowszy, najświeższy, ale cały czas jest przebogaty, może nie kompletny, ale prawie kompletny, ze względu na to, że nie jest już odświeżany, nie jest aktualizowany. Co to jest za strona? Jest to strona, w której kiedyś student informatyki, pewien z Uniwersytetu w Iowa, postanowił zgromadzić wszystkie występujące obecnie, w czasie kiedy studiował, narzędzia bioinformatyczne, wirtualne narzędzia bioinformatyczne. Chodzi oczywiście o programy użytkowe. Jest ich naprawdę niesamowicie dużo. Przedstawiony jest tutaj tylko część takiej listy, którą on przygotował. Bardzo ona jest też użyteczna, bardzo łatwa w obsłudze. Jest krótkie, jednozdaniowe objaśnienie do każdego z odnośników, do każdej z nazwy, każdego narzędzia. Także każdy może znaleźć coś dla siebie, niezależnie od tego, w jakiej dziedzinie, w jakim podpunkcie dziedziny bioinformatyki jest zainteresowany. Narzędzia bioinformatyczne, jakimi dysponujemy, możemy generalnie podzielić na dwie grupy. Jedną z nich to są programy, które można pobrać i zainstalować na swoim osobistym komputerze, i drugie to są aplikacje, tak zwane aplikacje online. Jeżeli chodzi o dalszy, bardziej szczegółowy podział, który interesuje nas najbardziej, to zarówno w jednej, jak i w drugiej grupie mamy podgrupy programów darmowych albo dostępu darmowego oraz programów płatnych bądź dostępu, który wymaga płatnej rejestracji.
No, oczywiście jest rzeczą jasną, że nas najbardziej interesują tylko po jednej podgrupie z każdej grupy, czyli to, co jest za darmo i jest ich wcale nie mało. Z tych płatnych korzystają naprawdę specjaliści, którzy są zatrudnieni w firmach bioinformatycznych czy też na uczelniach. Nie są to małe pieniądze i raczej nie za bardzo stać osobę prywatną, żeby z czegoś takiego korzystała, choć jest to jak najbardziej możliwe. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o omówienie narzędzi bioinformatycznych, oprogramowania bioinformatycznego, to podobnie jak z oprogramowaniem w każdej innej dziedzinie, wyróżnia się pewne cechy, na które należy zwracać uwagę. Mianowicie, program powinien być przyjazny. Program powinien ładnie wyglądać, po to, żeby nie odstraszać chociażby swoim wyglądem, żeby łatwo było się w nim też poruszać, żeby po prostu ładnie też wyniki wyglądały. Sprawa interpretacji graficznej wyników jest bardzo istotna, chociaż pod względem merytorycznym ona niby nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi natomiast o znaczenie merytoryczne, oczywiście należy pamiętać o tym, że taki program powinien odznaczać się odpowiednio wysoką jakością, prawda? Adekwatnie do naszych oczekiwań i do tego, co robimy i do czego chcemy tego programu wykorzystać. Badania bioinformatyczne prawie zawsze zaczynają się od analizy porównawczej, od porównywania na poziomie sekwencji aminokwasowych białek. Przedstawione na tych narzędziach obrazy i interpretacja graficzna pokazują nam sekwencje aminokwasowe białek, gdzie każda literka to jest jeden aminokwas, a jeden taki ciąg, jeden wiersz, jeden rządek to jest łańcuch białkowy, pojedynczy łańcuch białkowy. Różne są metody porównawcze w zależności od tego, jakich aspektów i jakich parametrów szukamy. Przykłady wyników końcowych takiego porównywania mogą czasem być bardzo mało czytelne ze względu na to, że łańcuchy białkowe są bardzo długie i często porównujemy bardzo dużą ilość białek. Niemniej jednak dla wprawnego oka, dla fachowców, takie informacje w zasadzie są bardzo dobrze czytelne i wszystko jest bardzo świetnie widoczne. Na pierwszy rzut oka jest w stanie już z grubsza określić, jak wygląda sprawa relacji pokrewieństwa ewolucyjnego, filogenetycznego między tymi białkami. Może od razu na pierwszy rzut oka w ciągu paru pierwszych sekund określić, które obszary są interesujące albo powinny być interesujące pod względem funkcji danego białka, to znaczy, które fragmenty sekwencji białkowych na przykład są odpowiedzialne za aktywność enzymatyczną, jeżeli te białka są enzymami. Niektóre z tych przykładów, jak powiedziałem, mogą być naprawdę bardzo odstraszające na pierwszy rzut oka, jak na przykład wynik końcowy porównywania mioglobin w dosyć dobrze poznanych białek, które wykazują się bardzo wysokim stopniem pokrewieństwa, bardzo wysokim stopniem homologii w obrębie tej grupy. Homologia ta w wynikach końcowych przedstawiana jest za pomocą w postaci zaczernienia poszczególnych pól. Można zauważyć w tych wynikach, że tam, gdzie akurat mamy do czynienia z wysokim stopniem pokrewieństwa, ten stopień homologii, stopień zaczernienia występuje na dosyć dużym obszarze rysunku, który jest wynikiem końcowym takich badań, a właściwie interpretacją graficzną wyniku końcowego. Bardzo ważną sprawą jest wizualizacja struktury białka, a więc tak, chodzi właśnie o użyteczność programu i o to, żeby on był właśnie przyjazny dla użytkownika, żeby przyjemnie się na tym pracowało. Bo oczywiście ogromne zestawienia sekwencji białkowych są męczące, jeżeli cały czas na to patrzeć. Najlepiej jest końcowy już efekt naszych badań pokazać w postaci, jak to białko właściwie będzie wyglądać, zwłaszcza jeżeli to będzie ładny, kolorowy, trójwymiarowy, plastyczny obraz. Sposoby wizualizacji białek mogą być różne. Przedstawione są przykłady tylko kilku takich sposobów, jest ich znacznie więcej.
od najprostszego do coraz bardziej skomplikowanych, aż do takiego sposobu, który w sposób najbardziej wierny oddaje obraz białka tak, jak ono wygląda w rzeczywistości. Białko takie wygląda wtedy mniej więcej tak, ma taką postać góry lodowej, takiej bryły, prawda? Mówi się fachowo, że naniesiona na to jest powierzchnia van der Waalsowska. Co więcej, widać różne kolory na tej powierzchni. Te kolory oznaczają ładunki, ładunki dodatnie lub ujemne, które są różnie rozlokowane. To jest też bardzo ważne przy opisie, przy charakterystyce i przy funkcjonowaniu danego białka. Zanim przejdziemy właśnie do tych ostatecznych wizualizacji, trzeba powiedzieć o podstawowym sposobie zwijania się struktury białkowej, łańcucha białkowego konkretnie. Łańcuch białkowy nie wygląda jak prosty drut. Raczej on zawsze stara się w jakiś sposób zwinąć ze względu na to, że to jest o wiele bardziej dla niego korzystne i preferowane energetycznie. Najchętniej, jeżeli to jest tylko możliwe, łańcuch białkowy zwija się w postać takiej sprężynki, która fachowo nazywa się helisą. Wśród helis najbardziej popularnym układem helikalnym jest tak zwana alfa helisa, doskonale opisana, doskonale znana. Taka sprężynka, która jak widać w łańcuchu białkowym, oczywiście wzdłuż łańcucha białkowego są poszczególne aminokwasy i w takiej helisie aminokwasy co czwarty, występujące w co czwartej pozycji, znajdują się w odpowiadającym sobie miejscu skoku takiej helisy, skoku takiej sprężynki. Inną formą, która jest typowa dla białek, regularną formą układu łańcucha białkowego jest tak zwany łańcuch beta. Łańcuch beta jest to pojedyncze ułożenie się takiego jednego łańcucha w postaci takiej jakby pofałdowanej kartki. Jeżeli tych łańcuchów jest więcej i one są w pobliżu siebie, wówczas one ze sobą mogą oddziaływać, tworząc tak zwaną beta kartkę. Łańcuch beta, mówi się o pofałdowanej kartce, mówi się o strukturze rozciągniętej. Dlaczego? To widać znowu na takiej wizualizacji. O! Struktura rozciągnięta dlaczego? Dlatego, że wyraźnie widać, że jest mniej upakowana niż ta struktura helisy. To jest jakby helisa, którą, taka sprężyna, którą żeśmy rozciągnęli, został tylko taki rozciągnięty zygzak. Inni nazywają to strukturą pofałdowanej kartki, takiej jakby plisowanej kartki, prawda? Rzeczywiście coś z tego jakby jest. Jeżeli takich łańcuchów beta ułożymy jeden obok drugiego więcej, to rzeczywiście mamy taką plisowaną, pofałdowaną powierzchnię. To są jedne z, nie wszystkie oczywiście, ale jedne z podstawowych układów strukturalnych na tak zwanym poziomie drugorzędowym struktury białkowej. Oczywiście tak pofałdowany łańcuch, tak zorientowany łańcuch, albo w postaci helisy, albo w postaci łańcucha beta, mogą jeszcze występować tak zwane zgięcia i mogą występować nieregularne układy, które często nazywa się kłębkiem statystycznym. Takie układy łańcuchów dalej zwijają się w przestrzeni trójwymiarowej, tworząc ostateczny układ białkowy. Schematyczne przedstawienie całej molekuły białkowej, całej cząsteczki białkowej może posłużyć nam w celach porównawczych do poszukiwania potencjalnej funkcji danego białka. W jaki sposób się to poszukuje? Najczęściej poprzez analogię. Jeżeli czegoś nie wiemy, to wówczas poszukujemy analogii w stosunku do tych obiektów, o których wiemy więcej. Pokazany przykład toksyn pochodzących z dwóch zupełnie różnych źródeł. Ewolucyjnie są to bardzo odległe organizmy, ukwiał i wąż. W jednym i w drugim występują toksyny, toksyny natury białkowej. Te toksyny wyglądają na poziomie molekularnym w podobny sposób. Co jest ciekawe i co jest wspólną cechą na tym poziomie właśnie struktury molekularnej, wspólną cechą jest ogromny udział łańcuchów beta, czyli tych pofałdowanych kartek, które i w jednym, i w drugim przypadku możemy dostrzec.
Podobnie wygląda sprawa podobieństwa struktur przestrzennych białek o tej samej funkcji z różnych źródeł, jaką są enzymy RNAzy. Enzym RNAza jest to enzym, który katalizuje degradację RNA, rozpad RNA, szatkuje na drobne fragmenty to RNA. Co jest wspólnego w RNAzach bakteryjnej i w RNAzie wyizolowanej z organizmu ssaka? Wspólne są takie układy jak podobny udział alfa helic oraz podzielenie całej cząsteczki na jakby dwie domeny. Domenę, gdzie występuje alfa helica i domenę, która się głównie składa z łańcuchów beta. W jednym i w drugim przypadku. Rzeczywiście, jak popatrzymy pod tym kątem na obydwa białka, są one do siebie pod tym względem bardzo podobne, no identyczne to za mocno powiedziane, ale podobieństwo jest bardzo wyraźne. Jak natura to wykorzystuje dzięki temu? Wykorzystuje te cechy, te podobieństwa strukturalno-funkcjonalne w ten sposób, że jeżeli powiedzmy w danym innym, trzecim organizmie, ten organizm chce się bronić przed zarówno degradacją swojego RNA przez enzymy ssaków, jak i przez enzymy atakujących go bakterii, na przykład bakterii patogennych, to wówczas ten organizm, na przykład to jest roślina, która się broni przed takimi atakami, ten organizm produkuje czynnik, który hamuje aktywność tych RNAs, czyli inhibitor RNAs. I wykorzystując podobieństwo strukturalne wszystkich RNAs, wystarczy temu organizmowi tylko jeden rodzaj inhibitora, ponieważ pasując do jednej RNAzy, będzie on również strukturalnie pasował do każdej innej.